W wywiadzie ze sławną aktorką pada pytanie dziennikarza. Czy mogłaby pani opowiedzieć czytelnikom o najpiękniejszym dniu w pani dzieciństwa? Po krótkim zastanowieniu aktorka odpowiada. Tak, był taki cudowny dzień w moim dzieciństwie, o którym nigdy nie zapomnę. Były imieniny mojego ojca. Miałam wtedy chyba 5 lat i pamiętam, że tata kupił mi ślicznego pluszowego misia. Ten miś tak bardzo mi się podobał, że aż zaczęłam skakać z radości. W końcu, kiedy już nacieszyłam się tym podarunkiem, przyszedł moment zastanowienia. Powiedziałam, tatusiu, dzisiaj są nie moje, tylko twoje imieniny i to ja powinnam dać ci jakiś prezent. Czemu ty to uczyniłeś? Mój ojciec przygarnął mnie wtedy do swojego serca i odpowiedział, kochanie, to ty dałaś mi dzisiaj najpiękniejszy imieninowy prezent, jaki kiedykolwiek córka może dać ojcu. Tym prezentem był widok twojej kochanej, rozradowanej buzi w chwili, kiedy dostałaś ode mnie misia. Ten miś, kontynuuje aktorka, jest do tej pory jedną z najcenniejszych rzeczy, które posiadam. Obdarowując mnie, tata nauczył mnie, jak wiele szczęścia i radości można czerpać z obdarowania innych. Przykład dobroci i miłości kochającego ojca dobrze wprowadza nas w ducha Ewangelii. W opowiedzianej przez Chrystusa przypowieści spotyka się dobroć i miłość Boga z ludzkim egoizmem i wyrachowaniem. Szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni 1 godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Gospodarz oznacza samego Boga. Robotnikami są ludzie powołani do Królestwa Bożego i zbawienia, a winnicą jest Królestwo Boże budowane już tu, na ziemi. Dniówka to życie ludzkie. Bóg w różnym czasie powołuje ludzi do siebie. Jednych o 6 rano, to jest od wczesnego dzieciństwa, innych w wieku dojrzałym, jeszcze innych pod koniec życia lub może niekiedy i na łożu śmierci. My ludzie jesteśmy wyrachowani i kierujemy się zawsze logiką zysku albo straty. Zwykły gospodarz tak właśnie by czynił. Bóg jest inny. On nie liczy miarą i wagą z zegarkiem w ręku. On wszystko wie i zna serce każdego człowieka. Patrzy nie tylko na zewnętrzne czyny, ale i w głąb ludzkiego serca. Bóg jest nieograniczoną miłością i dobrocią. Rozsiewa pełnymi rękami miłość i dobro, byleby te dary potrafili przyjąć i byli na nie otwarci. On cieszy się, gdy jesteśmy szczęśliwi. Czego zatem chciał nas nauczyć Chrystus, opowiadając tę przypowieść? Przede wszystkim przypomniał nam o niezwykłej miłości i dobroci Boga, najlepszego Ojca. On zawsze pragnie naszego szczęścia i oferuje nam nieustannie szansę po szansie, abyśmy mogli razem z Nim tym szczęściem się cieszyć. Jezus pragnie również, abyśmy naśladowali Boga, kierując się w naszym codziennym życiu duchem dobroci i miłości. Pięknie ujął to święty Paweł. Więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Zaś ktoś inny celnie zauważył, że nigdy nie jesteśmy na tyle biedni, abyśmy nie mogli komuś czegoś ofiarować. Rzeczywiście umiejętności obdarowania bliźnich nie potrzeba wiele. Nie musimy dysponować wielkim bogactwem czy wysokim kontem bankowym. Często wystarczy nasze dobre słowo, pochwała, zachęta, podziękowanie, szczęśliwy uśmiech, a nawet zwykłe wysłuchanie kogoś, aby zobaczyć radość i wdzięczność na twarzy bliźniego. Bo tak jak powiedział Józef Ratner, człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody. Hiszpańskie zaś przysłowie mówi, że do nieba wstępuje się nie po drabinie, lecz przez dobre czyny. Brońmy się w naszym codziennym życiu przed egoizmem, objawiającym się bezdusznym wyrachowaniem albo wybujałymi ambicjami, pychą, zazdrością, a nawet życzeniem czegoś złego naszym bliźnim. Dobroć i szczodrobliwość Chrystusa, który jest mistrzem w obdarowywaniu nas wszystkich, czego tylko potrzebujemy, opisał Zygmunt Krasiński słowami poezji. Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie. Żywot najczystszy, a więc godzien krzyża, i krzyż
lecz taki, co do gwiazd Twych zbliża. Najwyższe dałeś w świecie powołanie. Tchem dzieje świata Tyś przegiął jak kłosy, dla pełniejszego dla nas wszędzie żniwa. Ziemiś nam ujął, a spuścił niebiosy i serce Twoje nas zewsząd przykrywa. Amen.